Laudetur, laudetur. Z miłości do Unii Europejskiej nauczyli się czułości. Proszę Państwa, spójrzcie, co się dzieje. Wielka ewakuacja pisowców, różnego rodzaju kemp, przydeł, mówi się o Ziobrach, tu już żona Ziobry, a sam Ziobro podobno umiera, ale złośliwe języki dużo piszą o tym, że szykuje się już na Brukselę. Nagle wstąpiła w nich niesamowita miłość do Europarlamentu, Unii Europejskiej i to i objęcia stanowisk, bo na wybory samorządowe, które oni raczej wiedzą, że są udupione, nikt się tak nie pali, ale też jako obrońców praworządności, obrońców państwa prawa, które przez straszliwą ekipę Tuska podobno jest ugnojone, niszczone, etc. Mi to przypomina taki widok, jak ucieka gwałciciel, zapina jeszcze spodnie po brutalnym gwałcie, złapany mówi, słuchajcie, to nie ja, to ona mnie sprowokowała, nie tylko sprowokowała, rzuciła się na mnie. Po, mam nadzieję, zwrotach pieniędzy przez różnego rodzaju fundacje plemników i ich witek, płynących plemników do różowych jajeczek, świętych Józefów, kalasancjuszy, towarzystw małych stópek, egzorcystów egzercyzmujących salcesonami, którzy setki milionów czy miliony dostali. Kiedy wszystkie te przełajdaczone pieniądze Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na mocy jasnych przepisów, niezgodne z prawem wykorzystania subwencji, prawa administracyjne, wyłudzenie, oszustwo, wyłudzenie mienia w warunkach podstępu, niegospodarność, pozorność czynności, kiedy unieważnione wszystkie te umowy subwencyjne, a to są miliardy, na jakie nasze państwo, ta mafia urzędniczo-kościelna okradła, kiedy wszystkie te pieniądze będą do zwrotu. Już zwrotu żąda się od uczelni Rydzyka. Rydzyk, zdaje się, chce wystąpić o ochronę, bodaj czy nawet nie do Unii Europejskiej tutaj. Już czekam na wyjście o rażącym bezprawiu, o naruszaniu przez ekipę rządzącą zasady ochrony dóbr nabytych. Przypominam, to jest zasada ochrony dóbr słusznie nabytych. Czekam z niecierpliwością. Na razie, powtarzam, sytuacja wygląda tak, że mam z tego gigantyczną uciechę. A tak a propos, jestem ciekaw, czy zażądają zwrotu od tego mojego ukochanego księdza egzorcysty, który tę wegankę egzorcyzmował, wciskając jej salceson. Nie wiem, on ze 100 milionów pewnie dostał na jakieś nieruchomości. Zajebiste to zupełnie jest. Wycie tutaj bardzo cieszy. I zwracanie się do Brukseli, która ma zagwarantować praworządność, tak strasznie gwałconą przez rząd Tuska. A więc gwałciciel żąda ścigania ofiary. Ramen!